Siemanko wszystkim, z tej strony Aki i witam was serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 4. Dzisiaj tak naprawdę co? Dalej praca, może jakieś awanse. No i zaprzyjaźnimy się bardziej z Donem. Może poprawimy relacje z sąsiadami, bo no, młode nas nie lubi. Zresztą no, ciut lepiej to wygląda niż było na samym początku. No i ogólnie spróbujemy też kogoś zapoznać z pracy. Aki oczywiście już gotuje, bo jest jak zwykle wiecznie głodna. Ona się idealnie utożsamia ze mną, też lubię jeść. Co to? Ogólnie tak, jedna z dobrych duszyczek wie dokładnie na pewno, o kim mowa. Powiedziała mi, że już mogę kupić ten kosz na śmieci, który chciałam. I tak właśnie zrobimy. Dobra, pójdę tak, będzie szybciej. Kosz na śmieci. Wydam niemal wszystkie pieniądze, byleby posiadać ten kosz. Ale ten kosz jest wart swojej ceny. Tak, no i zostało nam tylko 500, a rachunki... Termin... A. Ale tylko 500 mamy rachunku, więc się nie martwię. Super. Pęcherz, głód. Pójdziesz do toalety. Mogłabyś pranie wstawić. Przeszukaj kieszenie, zrób pranie. Może coś fajnego znajdzie. I dzisiaj idziesz chyba do pracy. Tak, idziesz. I obrazek mogłabyś pomalować. Powinnaś zdążyć wszystko zrobić, ale jest szansa, że nie zdążysz. No, przyspieszymy to trochę. Nie ukrywajmy, z jednym simem nie dzieje się aż tyle różnych akcji. No i to jednak ten czas wolno płynie, bo jeden sim to nie to, co na przykład dwa. A już z dziećmi to już w ogóle jest zabawa, przyznajmy. O, 19 simoleonów znalazłaś. Szukaj jeszcze tam. Może zamiast pomalujesz, to wstawiasz. Upierzesz te ciuchy. I kontynuuj. Subcie. Mamy 600. Stówka nam zostanie, jak zapłacimy. Zaczyna pracę za około godzinę. Chciałabym, żeby to wbiło. A dzisiaj nie będzie pracowała ciężko. Chciałam już go sprzedać i tak się zobaczyłam wyrzucić obraz, że znowu się zbagował jak ostatnio. Jesteś brudna. Czy zdążysz się wykąpać? Ani trochę. Pójdziesz spóźniona. No nic, zdarza się. Ale pralki już nie obsłużysz przed pracą. Wolę, żebyś poszła. A tym bardziej jak szef zacznie dzwonić, to już wolę. To będzie już znak, że musi iść. No dajesz, dajesz, dajesz. Ruszaj, Aki, ruszaj. No i super, Aki wróciła z pracy. W czasie jak była w pracy, dostaliśmy rachunki. Jest ich na szczęście tylko 500. Stać nas było. Do suszarki. Wyczyść teraz nakładki i wysusz ubrania. Weź resztę. To trzeba akurat przyznać, że z mieszkaniami jest ten plus, że rachunki są zawsze o tej samej kwocie. Że tak naprawdę wprowadzanie się płacimy tylko za wyposażenie, a potem rachunki są takie same non stop. To jest fajne mieszkanie. Potrzebuję tu z tego nie... Nie chce mi się, szczerze mówiąc. Serio? Popsuła się? Tak. Próbujemy naprawić. Chcę trochę kasy uzbierać w końcu. Nie wiem czemu, ale zawsze jak ktoś, jakiś sim mi coś naprawia, boję się przyspieszyć, jak ma niski poziom umiejętności majsterkowania, bo jakoś wierzę, że jak przyspieszam, to jest większa szansa, że porazi go prąd. Nie wiem czemu. Nawet jeśli to nie ma, to tak naprawdę to tak nie działa,
ja w to wierzę i wolę, żeby ona powolutku to zrobiła. Potem by się przydało do łazienki. Zabawy. Malowanie się przyda. Sprzedaj do góry. Galeria sztuki płaci więcej. Sprzedamy tam. Chcę pójść do ciebie, przyjść do ciebie. Spoko. Wpadaj. Odzyskaj, wyrzuć. A nie, to na tym nie zadziała, wyrzuć. I zaproś do środka. O, miałam drobną ścinkę. Zapytaj, jaki dzień mija. Popraw humor, chyba że jeszcze dam. Nie, ja tylko porozmawiaj. Jaką mam pełną kolejkę działań? Jaką tylko trzy? Podziel się pomysłem. Dobra, never mind. Aha. Freeba from. Dobra, porozmawiałam z tobą. Abstrakcyjny, duży. Ona nie chce tam posiedzieć. My będziemy robić swoje. Nie wiem, co się przed chwilą stało, że miałam taki błąd, że niby miałam pełną kolejkę. Ale to nieważne. Spać ci się zaczyna chcieć. Serio? Dopiero zaczęłaś. Dobra. Boję się, że znowu nie zrobiła tego, co chciałam. Zjesz jutro. Poskaż się administratorowi jeszcze w budynku i pójdziesz spać. No, super. Ona siedzi na komputerze. Ja nie wiem, co simy, które przychodzą do nas, mają do tych komputerów. No i dobra, Aki wstała i jest głodna. Kiedy ty, dziewczyno, nie jesteś głodna? Tutaj wyczyść. Czemu? Noszony. Advik Joyson. Abdul. Dla mnie będziesz Abdul. Pomalujesz jak zjesz. On by już mógł sobie iść. Serio. Już przestałaś po sobie sprzątać. No, maluj, dajesz. Nie, jutro nie masz wolne. Liczyłam, że jutro by miała wolne. To by poszło się do parku, pozbierać żabek. Nie, nie idź na kałużę. Nie idź, proszę cię. Przed pracą jeszcze zdążysz szukać śnieżnego. A zaraz, bo ty parasola chyba nie masz. Kupimy ci stojak na parasola. Chociaż nawet nie wiem, gdzie on jest. Serio. Dobra, nie sprawdzę inaczej tak szybko. Bo ja naprawdę nie mam pojęcia, gdzie on jest. Jak na parasol. Będziesz miała żółty. Masz taki żółty pokoik tutaj. Dobra. Wybierzemy ci parasol. Arbuza. Będziesz miała arbuza. Dobra. Poszukaj kul. Weź plakat jak jest. Szukaj kul. Znowu szukaj kul, plakat i jeszcze tu powinien być plakat.
To zawsze jest zarobek. A w obecnej chwili nie mogę wybrzydzać. Aki, nie zacinaj się. Proszę, ja ciebie. No dajesz. Don, no przyjaźnimy się. Dzięki. Proszę do mnie zadzwonić dopiero. Aha, dobra. No, zdążysz. Ja się nie pytam, czemu ten pan tak dziwnie. I czemu ty co jakiś czas zakładasz ten parasol i odkładasz? Serio, idź już do tej pracy. Serio, idź. Dobra, poszła. No i Aki wróciła z pracy. Jest głodna. Oczywiście. Aha! Ktoś u mnie zaczął robić spaghetti. Posprzątaj to. Co ci się stało, że ty jakaś taka zmulona chodzisz teraz? No bo my mamy poziom 3 maksymalnie. Dobra, zrób. Ci robię. Ja sobie otworzę. Akurat posprawdzam, co jest z najdłuższym terminem. Kobieto, dzisiaj jaki ty masz pechowy dzień z usterkami. Psujesz co chwilę coś. Podróże po dzielnicy mody. Sprzedajemy. Sprzedajemy. I sprzedajemy. Obydwie też sprzedamy. Pospolita. To tym bardziej sprzedamy. Super, a teraz jest pożar. Tak. Nie no. Ja się cieszyłam, że już zbieram kasę. Że będzie lepiej. Tak i co? Musiała coś podpalić. A to się znowu zacięło. Aki. Już wychodziliśmy na prostą. Nie masz przypadkiem już kasy, żeby kupić sobie ognioodporne domostwo czy coś? Pewnie nie pamiętam, czy w ogóle coś takiego jest. Jest na pewno oszczędna. Nie, chyba czegoś takiego nie było. A najlepiej sprawdzać we wszystkim. Bo niektóre rzeczy nie są pokazane, takie jak drzewko szczęście, drzewko pieniężne. Czyli tego, bezwstydna. Cały pęcherz. Nie, takiej tej chyba nie było. No. To chyba w trójce było. Ja ci teraz będziesz zamawiała pizzę i jadła gotowca. Nie obchodzi mnie to. A to całe sprzedam. Sprzedamy. Tak! Znowu mamy 1000. Ale gdyby nie to, że się coś nam spaliło, byśmy mieli 2000. Mogłaś to wyrzucić. Nie, teraz cię będę męczyć. Będziesz musiała jeszcze zrobić pranie. Nie obchodź mnie to. Dzisiaj jest jakiś pechowy odcinek. Serio, nie zmienię zdania. Jeszcze są. Co? Czy ty gdzieś wycierasz jeszcze? Nie, nie idziesz na imprezę.
Ale jak będę miała chociaż szczęście, to może przestaną nim ten. Nie, nie przestaną. Dobra. Nawalaj. Zbesztaj. Przepraszam. Ale jak na niego nakrzyczałam, to ewidentnie. Ale jedynie co, to chyba nam zła reputacja wzrasta. No ale no nic. Ej, czemu mi... Wypadł. Jeszcze jakby to był ktoś inny. Wypadł. Dobranoc. No dobra, wstała. To teraz dodaj do suszarki. Tak, dzisiaj wstała późno. Weź resztki. Ale dzisiaj nie będziesz stawiać kolejnego prania. Mam pełno domów w galerii. Dobra, leć do pracy. Mogłaś już zostawić, bym wyrzuciła. Dobra, Aki wróciła. Chyba na... wyrobiliśmy sobie jeden dzień urlopu. A nie, no mamy 5 aż. Ale jutro ma wolne. No to fajnie. Dobra. Jedzenie podczas obiadu. Tak gdzieś średnio to pomaga. Liczyłam, że nie umyjesz. To... Czy tobie malowanie obrazu przypadkiem nie poprawia? Tak! Rośnie ci zabawa malując obrazy. To sobie maluj. Myślę sobie jej tu... O, o, poziom malowania nam tu. Słysząc tego sąsiada, to aż mi się nóż w kieszeni otwiera. Mam go dosyć. Sprzedaj do galerii sztuki. Więcej kasy za to idzie. O, 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 bo potrzebujemy chyba. Tak, 3 obrazy emocji. Będzie pewność siebie. A nawet ładny jest. Zapowiada się ładnie chociaż. Szybko zerknę, czy coś się pojawiło. O, plakaty już są. Ciekawe, czy wszędzie. O, tu jest już pudełko z kulami. Ale nic więcej nie ma. O, obrazek fajny. Do galerii sztuki. Ta, do galerii sztuki. 300 aż dostaniemy. To jest już dużo. I przepraszam was na momencik. Dobra, jestem z powrotem. Aki sprzedała obraz, bo zapomniałam zapozować. Ale jeszcze jeden. Póki może, to wykorzystamy to. Bo jakby nie patrzeć, dalej się liczy, że... Tu chyba nie było narzucone, że ona ma kilka różnych mieć. Chyba i... Nie no, nie może. Wiecie co? Dajcie mi chwilę. Dobra, wracamy. Nie mam pojęcia, nie mogę tego zmienić. Więc... To coś dziwnego, co się dzieje, musiało się tak dziać. No a teraz już normalnie działa.
Dobra. Taki wstała, jest głodna, to chcę, żeby chociaż zjadła. Bo do pracy... A nie, ona dzisiaj do pracy nie idzie. Zapomniałam całkiem o tym. Dobra. To tak naprawdę ogarniemy się i możemy iść do jakiegoś parku. Zrobisz. Chociaż nie. Teraz możesz z tego zrobić pranie. I z tego. A, brudna wanna. Wyczyść. Dzień miłości. Będzie dla ciebie nieudane, bo ja nie chcę jeszcze świętować tego dnia. Dobra, upierz ubrania. Cały dom jest wysprzątany. To będziemy mogli ruszyć do parku. Dobra. Pojedziemy do parku. Ogólnie dodałam też w dniu kreście 3 budynki. Restaurację, siłownię ze spa i plac zabaw dla dzieci. Zazwyczaj mam ten, bo to jest no idealne takie jak ma się dzieci, żeby było miejsce do zabawy, a my pójdziemy do Kwiatu Magnolii? Można zobaczyć tutaj. Jak nie będzie, to znowu pójdziemy na pustynię. Ogólnie przyznam wam się szczerze, że śmiesznie mi jest mówić cokolwiek, gdyż nie słyszę na jedno ucho. Znaczy, nie do końca, ale mam trudności ze słyszeniem na jedno ucho. I... po prostu śmiesznie mi jest samą siebie słyszeć. A ponownie tą rzadką mam, to takiej nie chcę. A zaraz, mamy jakąś rzadką. Ale jak to jest nic nie warto. To plakaty się najbardziej opłacają zbierać, jak widzę. Teraz tak, szukamy skałek. Jak zwykle. To jest do kopania? Nie, to jest roślinka. Ja miałam wysłała na ryby, ale... szukaj żab. Ale na to jest chyba zbyt słaba, żeby tutaj łowić ryby. Nie złapała żaby. Nie sprzątaj! Nie bądź aż taką maniaczką. O, żabka. W końcu żaba. Kapsuła, czyli kolejna laleczka. Laleczki są fajne. Tu jeszcze jest skałka. O, żabkę znalazła. Tu jest skałka i tam już nic nie ma. Patrycja Wójcik. I tu jest roślinka, tak. I kolejna kapsuła. Żaba słonecznik. Ale nic nie jest warta, więc ją sprzedaję. Chociaż mogłam ją najpierw rozmnożyć, to by może coś wyszło. Mapa skarbów. Potrzebujemy tą kolejne skałki, żeby wykopać ją, ale nic już tu nie widzę. To idziemy dalej. I teraz idziemy tu, to jest pustynny kwiat. Dobra, jesteśmy i teraz tak.
Nie to. Szukaj żabek. Drzewo cytrynowe. Szukaj żab. Chyba ty nigdy nie złapiesz na tym stawiku żadnej żaby. O, akurat majsterkowanie zaczęliśmy się uczyć. Tu będzie gdzie chodzić. Nie mówcie, że dzisiaj nic tutaj nie będzie. Tak z faktem wiem, że jak się z tym naukowcem, to tam jest dużo naokoło tych różnych skałek, nie skałek. Bez kitu. Złapiesz chociaż jakąś żabkę? O, jest, jest jej żabka. Iść na ryby? Czy to miejsce nie będzie dla ciebie? Patrzę się. Coś się nie pojawiło. Ale nie. O, złapała konia. Zawsze będzie na sprzedaż. Chciałam skałkę, ze względu na to, że można by było ten skarb znaleźć. Egzotyczna złota rybka. Właśnie, zaraz. Ja chyba pamiętam, że w jednym sąsiedztwie, to było w wieprzowej zatoczce, jak się mieszkało bodajże tutaj, to obok któregoś z tych domów było zawsze jakieś skałki się pojawiały. A że NPC-ty, jak to ja ich nazwę, nie zbierają skałek, to powinny być na nas. Mam nadzieję. Ale nigdy nie pamiętam, koło którego domu to było. To chyba nie po tej stronie wyspy. Tak, na pewno nie tutaj. A bo tutaj jest to duże drzewo. No właśnie. Ale pochodzimy, popatrzymy. Jaki znak, że tu są te roślinki? To nie było tutaj. Bo jeszcze gdzieś indziej. Ja mogę właśnie ogarnąć drzewo? Nie, my jesteśmy. Nie jesteśmy ogrodnikami. Zastanawiam się, to gdzie to było? Czyżby to było tutaj? Wiem, że ja teraz patrzę, aby patrzeć. Zdesperowana niemal jestem. Ale chcę znaleźć skałki. Chcę znaleźć skałki. Tak to było tutaj. Zawsze tu się na poboczu skałki robiło. No. Ale na moje szczęście żadnej skałki nigdzie nie znajdę. Wszyscy już przygotowani na święto miłości. Mech. Taki. Jest skałka. Skałka w poszukiwaniu skarbu. Chcę chociaż tą mapę użyć. No i dobra. O! Z jakimś typkiem będziesz rozmawiać. Tylko nie wiem, gdzie on jest. On do ciebie nie idzie, ty do niego nie idziesz. Wracamy do domu. Już! Chcesz do łazienki? Weź resztki. Ja się boję, że tu się nam jedzenie zaraz skończy. I będziesz musiała zacząć gotować. Tak, została jedna porcja.
Tak, nie masz majsterkowania. Ogólnie właśnie, mam dziwny pomysł. Postawię jej do stół do majsterkowania. On jest tutaj? Nie do archeologii, tu jest do kwiatów. Tu. Ja wiem, że on tak z dupy tu będzie teraz stał. Że to nie ma żadnego sensu. Ale tak, ona będzie teraz budować sobie i to. To będzie jakiś tam poziom majsterkowania. Plus będzie zarabiać. A, chcesz pogadać z kimś. To może jednak zadzwoń. To Kingi. Jade. Do niego nie. Do niego zadzwoń i... A, to jest w pobliżu. A, bo ta nie żyje. A, to sam już nie naprawił relacji. To mnie to nie obchodzi. Masz przy sobie to? No. 5 mamy zwrotu. Dobra, rybkę też. Proszę, zmnóż żabę z... Tam. No dobra. Towarzystwo ci nie ma, wskoczyło. Chociaż nie wiem, czy tu ci lepiej nie wejdzie. Żebyś po prostu rozmawiaj. Hałaśliwi sąsiedzi. Zapukaj uprzejmie. Wolałabym, żeby ona wyszła do nas, aniżeli on. Zapukaj uprzejmie. Znowu. No, chciałam jeszcze, żebyś pranie wstawiła. No i idź spać. No i Aki wstała. Mamy kolejny dzień, ale tak naprawdę ten dzień zrobimy już w następnym odcinku. Chciałam wam po prostu pokazać, że tak. Znowu w nocy popsuła nam się suszarka. Oraz wbił dzień miłości, ale dzień miłości już nie będziemy tego robić. To będzie tak naprawdę na wszystko. Wszystko na dzisiaj. Co? Nie mamy awansu. Tym razem nie mieliśmy szczęścia. To jakiś pechowy odcinek tym razem. O, idealny tytuł na odcinek pechowy. Zebraliśmy parę żabek. Wzbogaciliśmy się. Potem wydaliśmy wszystko na naprawy. Oraz znowu się wzbogaciliśmy. No, więc zapraszam was do... Zachęcam was do komentowania, lajkowania oraz do subskrypcji kanału, żebyście byli na bieżąco. Trzymajcie się, no i hej!